Wyjątkowa okazja na obejrzenie z bliska wyjątkowej maszyny. Takim bolidem ścigał się jeden z najlepszych kierowców na świecie, Fernando Alonso. Niektórzy, żeby zobaczyć na żywo w Katowicach bolid zespołu BWT Alpine F1, przejechali sporo kilometrów. Jedyny bolid, jaki widziałem, to BMW Sauber w muzeum BMW. No i ponieważ jest to niepowtarzalna okazja, no postanowiłem zabrać chłopaków na dzisiejszą wycieczkę. No i pokazać im bolid, jak, no w telewizji nie widać po prostu ani potęgi, ani wielkości tego samochodu, ani tego, jak on po prostu aż no, jest przyssany do ziemi nawet stojąc. Ten pojazd jednak do ścigania się nie nadaje, choć wygląda identycznie jak te, które można było podziwiać na torze. Show car pozbawiony jest silnika ze względu na wartości intelektualne i cały know-how, tak, to jest serce bolidu, które nie przebywa na tego typu eventach, także nie mamy silnika i nie mamy skrzyni biegów. Ale poza tym bolid wygląda tak jak prawdziwy bolid 0:1. Tak jak powiedziałem wcześniej, to jest bolid body ubiegłoroczny, ale w marowaniu z tego roku. Takich bolidów w tym sezonie nie ma już na torach. Zastąpiły je konstrukcje krótsze o pół metra i z większymi kołami, które mają dostarczać jeszcze więcej emocji kibicom. Jeśli ktoś dzisiaj nie obejrzał go w Katowicach, to być może kiedyś kolejna okazja będzie w muzeum.